Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Zazwyczaj tego dnia pozdrawiamy się tym wezwaniem: Chrystus zmartwychwstał. Odpowiadamy: prawdziwie zmartwychwstał. I chyba niewiele zmienia to w naszym życiu. Obchodzimy święta. Dla wielu te święta sprowadzają się do poświęcenia koszyka albo śniadania wielkanocnego. Mówimy, że jest dobra nowina, że Chrystus zmartwychwstał. A jeżeli będziemy Mu wierzyć, to my też zmartwychwstaniemy. I nie zmienia to naszego życia. Tak się dzisiaj zastanawiałem i zadałem sobie pytanie, pytałem też braci, wam też zadam pytanie, co łączy takie cztery postacie, które są znane w kulturze światowej? Co łączy Ozyrysa, Dionizosa, Odyna i Baala? Ozyrys jest z mitologii egipskiej, Dionizos zwany jest z mitologii greckiej, w rzymskiej występuje jako Bakchus, Odyn z mitologii skandynawskiej, wikingów, Baal z mitologii kananejskiej. Wszystkich tych czterech bogów, a nie są to jedyni, łączy to, że umarli i zmartwychwstali w mitologii. Czasami nam się wydaje, że jedynym, który zmartwychwstał, jest Chrystus. A się okazuje, że sam ten temat jest powszechny w wielu religiach. Jak powiedziałem, nie jest to jedyna religia. Musi być coś więcej, co powodowało, że chrześcijanie byli gotowi oddać życie. Mało tego, że byli gotowi, oddawali życie i do dzisiaj oddają na całym świecie. Oddają życie dla tej prawdy. Musi być coś więcej niż tylko to, że ktoś umarł i zmartwychwstał. Już dzisiaj mówi o tym to pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich w domu poganina, który zafascynował się religią żydowską, a potem usłyszał o chrześcijanach, u okupanta Korneliusza. Zostaje do niego zaproszony święty Piotr przez specjalne objawienie, bo sam nie chce tam iść. I Piotr dzisiaj słyszymy, jak u Korneliusza opowiada: znacie sprawę Jezusa. Wszyscy znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, który miał wielką moc, dlatego że Bóg był z nim i przeszedł dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod mocą diabła. I co z nim zrobiliśmy? Tego, który był jedyny dobry, jedyny, który chciał naszego dobra, tak naprawdę jedyny, który do końca chciał naszego dobra, tego wyrzuciliśmy
za mury naszego świata, za mury Jerozolimy, ale za mury naszego świata absolutnie nie pasował nam. Jak sobie uświadomimy tę naszą sytuację, nasza sytuacja jest taka, każdy z nas ma marzenia. Jak nie ma marzenia, to znaczy, że popadł w jakąś depresję. Jak nie ma marzeń, każdy z nas ma jakieś marzenia i tym najważniejszym marzeniem jest kochać i być kochanym. Marzymy o tym, tak sobie pomyślałem, sytuacja, która przecież nie jest rzadko spotykana. Rodzi się człowiek, dziewczyna, chłopak, spróbujmy dziewczyna. Dziewczyna, która wychowuje się w domu, w którym rodzice nie radzą sobie z sytuacją. Trudno jest im kochać, choć chcieliby, jak każdy. W związku z tym nie kochają swojej córki tak, jakby chcieli, jak ona by potrzebowała, bo nie mogą, bo są ludźmi. A ona marzy o tym, żeby być kochaną, żeby spotkać kogoś, dla którego będzie tak ważna, że nie może żyć bez niej. Przecież każdy z nas o tym marzy. I potem spotyka dziewczyna chłopaka, który się wydaje takim, który nie może bez niej żyć. I zaczyna mu wierzyć, no bo on nie jest taki nerwowy jak ojciec czy matka i okazuje jej mnóstwo czułości, delikatności. Jeszcze jej mówi o tym, że ją kocha. A potem nagle okazuje się, że z tej miłości poczyna się dziecko. I nagle ten chłopak przestaje być taki czuły, kochany i mówi, z tym trzeba zrobić porządek. I wiemy, co dzisiejszy świat proponuje. No to jak przeszkadza takie dziecko, to trzeba go usunąć. I dziewczyna usuwa to dziecko. Tylko, że to dziecko to nie ten chłopak, to dziecko było kimś, kto nie może bez niej żyć. Bo Pan Bóg, jak ktoś potrzebuje miłości, to daje mu miłość. I ten przykład z tą dziewczyną bardzo powszechny. Można rozłożyć na bardzo różne sytuacje. My marzymy o czymś, a potem nagle przychodzi sytuacja, w której dokonujemy wyboru, którego się nie da cofnąć. I wtedy jest rozpacz. W tym wypadku są te syndromy poaborcyjne, ale jest mnóstwo takich rzeczy, w których chcielibyśmy cofnąć rzeczywistość i się nie da. I tak właśnie jest z Jezusem. Przychodzi na świat jedyny, bez którego nie możemy żyć i który nas kocha tak jak nikt nigdy na świecie. A my go wyrzucamy, zabijamy i zamykamy w grobie. I nie ma. I wtedy jest rozpacz, beznadzieja. No, po ludzku się tego nie da cofnąć. O tym mówi Piotr do Korneliusza. Ale potem mówi, ale Bóg go wyprowadził ze śmierci. To znaczy to, czego się nie dało cofnąć, Bóg cofnął i mało tego, ustanowił go sędzią żywych i umarłych. No i tu jest taki moment, w którym możemy się zastanowić, no jeżeli zabiliśmy dawcę życia, tego, który miał rozwiązać wszystkie nasze problemy, bo go odrzuciliśmy, to jak on ma być sędzią, to może byłoby lepiej się jak Judasz nie urodzić, skoro on ma nas sądzić. A Piotr dalej mówi, każdy, kto mu zaufa, uwierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. To zmartwychwstanie jest właśnie takie. My zniszczyliśmy to, co było dla nas najważniejsze, a Bóg go wskrzesił i mówi, to nie jest beznadzieja, jest nadzieja. Tutaj w centrum stoi chrzcielnica. Się zastanawiamy, bo tak naprawdę cały Wielki Post, cała wczorajsza, dzisiejsza nocna liturgia prowadziła do tej wody, do chrzcielnicy, do naszego chrztu.
się zastanawiamy, dlaczego chrzcielnica i zmartwychwstanie, co to ma wspólnego? No właśnie ma wspólnego bardzo dużo, bo chrzcielnica to jest taki moment, w którym możemy uwierzyć, możemy przyjąć to, że Bóg, wskrzeszając Chrystusa z martwych, daje nam absolutnie nowe życie. Przypomniała mi się historia, myślę, że wielu o niej słyszało, może nie w szczegółach. 11 maja 2000 roku znanej aktorki Ewie Błaszczyk, jedna z córek, która miała, zakrztusiła się tabletką i zapadła w śpiączkę. A to był dla znanej, sławnej, myślę, że lubianej aktorki, z najbardziej znanej chyba z tego serialu Zmiennicy, śpiewającej. Wtedy była 13 lat trzecią żoną Jacka Janczarskiego. Tego samego roku, 2000, na początku roku jej mąż nagle umarł na aortę, na wtętniak aorty serca. I niecałe pół roku później mieli dwoje dzieci, bliźniaczki, Mariannę i Aleksandrę. Właśnie Aleksandra zakrztusiła się tą tabletką i zapadła w śpiączkę. W tej śpiączce jest do dzisiaj. Miały dziewczynki wtedy 6 lat, czyli ona dzisiaj, możemy sobie policzyć, ma około 30 lat. I wtedy wpadła w taką czarną rozpacz. Nie potrafiła sobie, ona o tym opowiadała później, nie potrafiła sobie z tym poradzić. Naraz spadły na nią dwa potężne krzyże, dwa nieszczęścia. Śmierć męża i to ta choroba córki. Siedziała przy tym łóżeczku dziewczynki, zaniedbując całe życie. W końcu po jakimś czasie ktoś ją przekonał, że jest jeszcze druga, jest Mania, Marianna, która też potrzebuje matki, że ona jest potrzebna dla świata. Jest, zaczęła żyć i poszła porozmawiać z księdzem, którego może niektórzy jeszcze pamiętają, prowadził taki program Ziarno, ksiądz Wojciech Drozdowicz. Poszła z nim porozmawiać o tym i on wtedy jej dał jedną radę. Mówi, idź do miejsca, do tego kościoła, w którym chrzciłaś dziewczynki. Idź do tej chrzcielnicy. I ona opowiada, że poszła właśnie tam, do tej chrzcielnicy, tam się modliła, przy chrzcielnicy właśnie, w tym miejscu, które jest tak ważne dla naszego życia. I wtedy dostała światło. Od tej pory założyła takie dwie ważne rzeczy, które zmieniły sytuację nie tylko jej, ale w Polsce, chociaż jej córka jest ciągle w śpiączce. Najpierw założyła razem z księdzem Wojciechem fundację A Kogo, to znaczy A Kogo To Obchodzi, która się miała zwrócić uwagę na problem ludzi, którzy popadają właśnie w śpiączkę i o których lekarze mówią, że nie ma dla nich już nadziei. A potem założyła kilka klinik, które się nazywają Budzik, które już wybudziły dziesiątki osób, o których mądrzy uczeni powiedzieli, że nie ma możliwości, żeby mogli żyć wśród nas, bo są jak roślinki. Ale wszystko się zaczęło od tego, żeby wrócić do chrzcielnicy, bo tam się rodzi nowe życie. Trzeba było wrócić i przyjąć chrzest. I tak się zastanawiałem, zadałem sobie pytanie, bo każdy z nas, prawdopodobnie każdy z tutaj obecnych jest już ochrzczony.
Ale czy każdy z nas przyjął chrzest? Bo to są dwie różne sprawy. Czy przyjęliśmy to wszystko, co jest związane ze chrztem, nie tylko odpuszczenie grzechu pierworodnego, nie tylko wejście do kościoła, nawet nie tylko stanie się przybranym dzieckiem Boga, ale to wszystko, co jest związane ze chrztem, kiedy Bóg przez chrzest odradza nas absolutnie do nowego życia. I nawet jeżeli nasze życie jest tak beznadziejne, że po ludzku nie ma nadziei, jak tej dziewczyny, która zabiła własne dziecko i potem nie ma powrotu, to nawet w takiej sytuacji, kiedy wszystko nam się wywróciło do góry nogami, to chrzest, przyjęcie chrztu, a zaakceptowanie chrztu jest tym, co nas zmienia. Nie podejrzewam, że nie jest to takie oczywiste, takie proste, że po prostu powiem sobie, przyjąłem chrzest. Wspomniana aktorka musiała to długo przetrawić w sobie, długo żyć, długo cierpieć, żeby teraz móc bardzo wielu ludziom pomagać. Być może potrzebny jest wielki proces, ale taki proces powrotu do chrztu, do tego, co Bóg zmienił w naszym życiu, to nie był tylko zwykły obrzęd. To jest moment, w którym Bóg wskrzesił najpierw Chrystusa, a potem postawił Go przed nami jako sędziego, który ma dla nas wyrok. Przebaczenie, jeżeli chcemy Go przyjąć. Przebaczenie i życie. To jest tajemnica zmartwychwstania. Tego nie ma ani Odyn, ani Bachus, ani Ozyrys, ani Baal. To jest to, co przynosi Chrystus. Absolutnie nowe życie, w którym możemy, tak jak mówił święty Paweł w tym drugim czytaniu, możemy żyć bez kwasu. To jest to życie, wyrzućcie stary kwas. Możemy żyć bez kwasu. Kwas to jest sytuacja, w której mamy ciągle pretensje. Możemy żyć bez kwasu. Możemy żyć kochając. Jeżeli pozwolimy sobie, żeby ten chrzest nas odnowił, żeby wrócić do źródeł chrztu, żeby wreszcie na poważnie przyjąć chrzest. I to jest tajemnica tego prawdziwego zmartwychwstania, które świętujemy. Amen.